Słuchaj, a próbowałaś słuchać właśnie takiej cięższej muzyki kiedyś? Tak, jak byłam nastolatką, chodziłam do 7-8 klasa szkoły podstawowej w zasadzie i później chyba na tym się skończyło. Później już troszeczkę w pierwszej liceum zmieniałam profil na taki chyba, który jednak jest bardziej naturalny dla mojej wrażliwości, ale słuchałam. Najpierw zaczynałam też od takich kapel troszeczkę zaszłych, czyli moją ulubioną kapelą był zespół Led Zeppelin. A później słuchałam Metaliki dość dużo, ale no, wiesz, ja wpadłam w takie towarzystwo mojego podwórka, hamaka, no, przepraszam, nie hamaka, trzepak. Też można się pokuśtać. Hamak to mam w ogrodzie, a trzepak miałam na podwórku. Wszystko już jest uporządkowane. Zależy, kto ma jaki ogród, wiesz. No tak. Wtedy miałam rzeczywiście taki bardzo mały pomiędzy garażami, a w zasadzie przejściem dla pieszych, bo mieszkałam w takim bloku 11-klatkowym, 11-piętrowym i to towarzystwo było też takie bardzo różne, jak to z bloku, prawda? Ale przeszłam przez to, była to dla mnie dość duża szkoła życia, filtrowania właśnie tego, co mi mogą, że tak powiem, ludzie, ulica przynieść do mojego łba. No i słuchałam swoje Destroyer, słuchałam, miałam tutaj różne znaczki, słuchałam ostrej muzyki, miałam wrażenie, że wtedy, wiesz, byłam taka bardzo cool, że się, wszyscy, wiesz, byli zaskoczeni, że Natalka słucha takiej muzyki, ale to było dla mnie, to było też dla mnie pouczające i gdzieś tam potrafiłam odróżnić muzykę dobrą i złą. Na pewno Metallica jest zespołem, który do tej pory bardzo cenię i została, i jak słucham, to nadal mam gęsią skórę, no. Zaskoczyłaś mnie, muszę się przyznać. Naprawdę? Tak, tak, tak. Nie spodziewałem się Metaliki. Myślałem bardziej o Sepulturze albo Slayerze. A oczywiście. W zasadzie o tym zapomniałam wspomnieć.